Dzień doberek, reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Okazuje się, że nie tylko my dla siebie przygotowaliśmy mikołajkowe niespodzianki, ale tak. Nasz samochód również nas zaskoczył. Jak już mieliśmy jechać, to okazało się, że jest taki lód na szybie, że za Chiny po prostu nie idzie ani odmrażaczem. Próbowałem też drapaczką i odmrażaczem, ale coś nie szło za bardzo chyba. Nic się nie działo. Bardzo mu zimno było wieczorem. Tak, także trochę wymagało to cierpliwości po prostu i jedziemy właśnie do basen. Rafał za chwilę zaczyna zmianę, później się spotykamy, bo ja wpadam na zajęcia mikołajkowe dzisiaj, zabawa na basenie. Ja póki co wracam do domku, zrobię sobie drugą kawę i rozplanuję dzień, bo mam kilka rzeczy do zrobienia, nie wiem jeszcze w jakiej kolejności. Trzeba przyznać, że tegoroczne mikołajki są naprawdę magiczne. Pogoda jest rewelacyjnie grudniowa, iście vlogmasowa, masa śniegu i ciągle sypie. Genialna jestem. Postawiliśmy wczoraj choinkę, rozłożyliśmy gałęzie, a tutaj zostały pudła, w których mamy rzeczy, z których muszę na bieżąco korzystać. Na przykład teraz potrzebuję papieru do drukarki i zaraz wszystko się osypie do środka. Lecę właśnie przekazać babci prezent od świętego Mikołaja. Dzisiaj u niej jest mikołajkowa impreza, także myślę, że będzie miała niespodziankę za drzwiami. Meldaję się w samochodzie. Przed chwilą panicznie szukałam kluczyka, bo szłam z taką ilością toreb, to może nie widać wszystkich, ale są to prezenty mikołajkowe. Chciałam wszystko zabrać ze sobą. Mam też plecak i torbę z rzeczami na zajęcia i jeszcze jedną torbę dzisiaj. Więc jak to wszystko położyłam i zorientowałam się, że nie mam w ręku kluczyka do auta, który trzymałam, no to musiałam zabrać się za wielkie poszukiwania. Z latarką się to udało. Jadę na basen. Dzisiaj mam zabawę na basenie, zajęcia, kilka godzin w wodzie, mikołajkowym klimacie, także lekkie.
miałam mikołajkowe zajęcia, chociaż tak naprawdę u nas cały grudzień jest w takim świątecznym klimacie na basenie również. No i oczywiście wyjątkowo dzisiaj na koniec były czekoladowe mikołaje. Dzieciaki, które przyjdą na mikołajki i w inny dzień również oczywiście się będą mogły tak posilić po treningu. Ja też się bardzo chętnie jeszcze posilę, ale wpadam najpierw do moich rodziców, no bo są mikołajki, mówiłam, że mam z tyłu paczki, także dla rodziców, dla babci dzisiaj uda się dostarczyć. Później, no na krótko wpadnę, bo muszę zaraz lecieć po Rafała, później do jego rodziców, także jesteśmy pracowitymi elfami. Jakie to są piękne pierniczki u rodziców. Chyba mama moja robiła z wnuczkami. A kto się wtedy bawił w poszukiwania mikołajów? Ojej, naprawdę, szalone. To było ekspresowe mikołajkowanie, a teraz podjechałam właśnie po Rafała. Ciocia! Ho, ho, ho! A, chyba nam drzwi zamarzły troszeczkę. Ale faktycznie wcześniej też pchałam. A co tu tyle rzeczy jest? Co tu jest grane? No, sanie przepełnione troszeczkę mikołajowe. Drodzy Państwo, witam się z wami po pracy. Mam tutaj prezenty dla rodziców na mikołajki, także wymiana prezentowa na wieczór jeszcze będzie po pracy. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Drodzy Państwo, wróciliśmy do domu i słuchajcie, zrobimy Wam przedstawienie naszych prezentów mikołajkowych, które dostaliśmy. Mamy tu. Sobie również, tu, bo nie zajrzeliśmy jeszcze do środka. Jest. Zaczniemy od paczki, która już od kilku dni na nas czeka, ale chcieliśmy, żeby to był wyjątkowy moment, jaką otworzymy. Jest to paczka od naszych honorowych sercowników, od naszej rodzinki sercownikowej, także sprawdźmy, co my tu mamy. Tutaj coś... Boże, ja już widzę, co dostałem. Jest w środku, to, co dostaje... to chyba nie jest tylko wypełnienie? No chyba nie, właśnie nie wiem. Okej, dobra, przepraszam. Ale już w innym filmie mówiliśmy o opakowaniu. To są strzały naklejone i serduszka na kopertę. Tak. Słuchajcie, ja pierwsza. Znowu. O Jezu, jakie piękne. Dostaliśmy syrenkę i to się włącza? Czy mi się wydaje? Dekoracja LED. To się świeci. Podświetlana syrenkę. Ja cię kręcę. Gdzie to znaleźliście? Ja dostałem burgerki, żelki, jak co roku od rodzinki sercowników. Świeci ta syrenka. Świąteczna syrenka. Ale ładnie świeci. Bardzo piękna. A to jest, nie wiem, to wygląda jakby ręcznie było robione. No my właśnie, w tym roku zaczęliśmy działalność szkoły syrenki. Fajne, bardzo fajne. Dziękujemy bardzo. Tak, po prostu naklejką. Oni wiedzą najlepiej. Proszę bardzo, czekolada dla pani z reniferem. Do tego, słuchajcie, dekoracje piękne stojące, renifery w lesie z drzewami, piękna dekoracja, ale tu jest gadżetów. Tutaj Brello Bałwanka, proszę bardzo. Coś pięknego. O nie! Zobaczcie. Kochane nasze mniejsze od trzech i taką piękną z ucznikiem naklejkę jeszcze. Ja cię kręcę, zaklejona serduszkami, słuchajcie, mega. Taka przytulona teraz. Masakra. Ale koperta za chwilkę, tu kolejne dekoracje, słuchajcie, świąteczne, zobacz, jakie piękne. Bałwanki, reniferki. Nie, dzisiaj nie. Nie, jutro. Nie, jutro już jest bardzo późno. Jutro wyjedziemy gdzieś. Nie, jutro. Nie, dzisiaj już nie obieram. To jest przeznaczenie. Ada, nie. Tak, nie. Tak. Dobra, kolejna dekoracja, taka. Zanim ją zabiję, to może zdążę pokazać chociaż tą jedną paczkę. Tu jest piękna choinka, ubrana, ale akurat ubrana będzie jutro. Dzisiaj? Nie. I oczywiście nasze przecudowne, przekochane, przeulubione goplany Mikołaje. Coś pięknego, dziękujemy. Mikołaju, dziękujemy. Tu jest jeszcze kartka z Mikołajem, zobacz jaka fajna. A właśnie, jeszcze najważniejsza część, czyli kartka, czyli przekaz. Co mi tu jeszcze? Co na Mikołaj napisał? Pięknych sercowników. Co jest, że ja nie potrafię tego wyjąć? Tylko tak to pokazują.
Tak jest. No pokaż ją światu, no. Ona gra. Święta, wspaniały czas, sam w roku tylko raz. Więc cieszymy się i radujmy, cieszmy. Życzeń sobie nie żałujmy. Zdrówka, szczęścia, radości. W nowym roku pomyślności. Aga, Marcin oraz Krzyś. Tak jest, dziękujemy to panu. Naprawdę dziękujemy. Skortula. Będzie na naszej półce serca. Na darmince musimy powiesić, bo mamy kartki też z zeszłych lat i mieliśmy je powiesić i one są razem z dekoracjami choinkowymi. To jest kolejny punkt, który przeważa. Co my tu jeszcze mamy? Co tu jeszcze przyszło? Zaraz zobaczę. A nie, najpierw jeszcze zobaczymy, bo dostaliśmy prezenty, słuchajcie, od rodziców na Mikołajki. Ja już widziałem mniej więcej, tu trzymaj, bo to jest dla ciebie. Ja tu dostałem, słuchajcie, coś, co mi się ostatnio zepsuło i bardzo chciałem dostać plecak. I to taki taktyczny, zobaczcie, jaki fajny wojskowy, militarny plecak. Dzięki. Takie Mikołajki, no, hardkorowy. Taki bardziej militarny plecak, bardzo ładny. Będzie do pracy. Nowy. Dalej my tu mamy. O, zdrabkę mamy, zobacz. Mamy tu zdrabki. Różne zdrabki. Mikołajkowa. Na dobry rok. I nie, dwie mikołajkowe i dwie na dobry rok, czyli mam po jednej. Ale trudno mi się skupić, bo zobaczyłam błyskotki. Spinka. Co ty tu masz? Nie, też spinki, ale piękne. Ej, ale to dla ciebie też może być, przecież masz już takie włosy na te święta długie. No takie. Że piękne takie gwiazdki i spineczki. Tutaj takie pomarańcze w czekoladzie. Zobacz, jakie przepiękne deluxe napisane. Ja deluxe. Z bliska jest. Mikołaj. I oprócz Mikołaja. Ale czas. Rękowiczki, Adusia dostała. A my Orange Christmas Tea. Herbata świąteczna. No to chyba dostałem wodę. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze ptasie mleczko waniliowe w edycji świątecznej. Spróbujemy. No to mamy tu naprawdę sporo prezentów i mega fajnych też plecach, dzięki. Tu jeszcze od twoich rodziców tak, dostaliśmy też dekoracje. Na choinkę. Na choinkę, dokładnie. Tu są serduszka dla sercowników. Mamy dwie takie myszki i serduszka dla sercowników i Rafaello, słodkości, które wstrzymujemy. Mikołaj też z tą kasą. O tej paczce też już wam opowiadałam. Jest to przesyłka od Kimki, zapakowana perfekcyjnie. Kimka z mężem razem pakują przesyłki. I tutaj aż co nie wiem, tu czy otwierać. To jest notatnik szczęśliwych chwil i hashtag szczęście jest proste, to jest przekaz akcji, chyba w środku jest przypinka albo w kubeczku, zaraz zajrzymy, ołóweczek do zestawu i przepiękny, porządny notes. Nie, jeszcze mi szkoda go odpakowywać, jakieś fotki muszę zrobić wcześniej po prostu, ale zajrzę już do kubeczków, kubeczki będą dwa takie same. Ja cię, nigdy jeszcze piękniejsze, o właśnie tu mi przypinka wypadła. Hashtag szczęście jest proste. I przepiękny, z grafiką, która również jest w notesie i tam widziałam też na etykiecie. Pokażmy. I w środku jest napis, który długo był tajemnicą, ale już widziałam jedno zdjęcie i to jest super pomysł, żeby dopijać kawę do końca czy herbatkę, bo zwykle ja zostawiam resztki i Rafał je dopija. A tu jest przekaz. Do środy! Jak wypijesz w całości tak kawkę czy herbatkę. Jest boskie. From Kinka with love. To jest przecudowne. Jest taki piękny, pozłacany napis i mamy dwa takie kubeczki i to jest rozmiar idealny i kształt i wszystko. Wszystko tu jest idealne. Nie mogę zbyt swobodnie mówić, bo zastyga mi właśnie maseczka na twarzy, ale wyciągam kolejne herbatki z kalendarza adwentowego. Godzina 1:49. Pietrzymy się. Pięknie. Podświetlona tarcza, no profeska. Strzelanie w śniegu. Nocne w dodatku. Nocne ławy. Nocne ławy na tarczy. Powinniśmy bałwana, lepiej się w bałwana celować. Nie, za zimno mi, żeby lepić bałwana. Tak. No i to by było zbyt okrutne. Mogę strzelać z łuku. Dawaj. Ale już jest śnieg taki mokry. Zmrożony, lodowy. Ja lecę zrobić sobie rozgrzewającą herbatkę. Rafał jeszcze strzela. Spłakaliśmy się na święta, święta i znowu święta, czy i znów święta, coś takiego na Netflixie. Bardzo fajna komedia, ale na koniec się spłakaliśmy. Ale na koniec znowu się ucieszyliśmy. Przekonajmy się, czy Mikołaj ma jeszcze dzisiaj jakieś prezenty dla nas. Tak, drogi Mikołaju. Takiego tysiaka? Tysiaczek na
Na Mikołajki? Musimy mieć tu prezencik. A bardzo widzę tutaj szyszki. O nie, na szyszki jakieś. O Boże. Osłodzimy sobie wieczór czekoladką. Dzisiaj mamy bombonka. Nie chciało nam się lepić. Bombonek. No to przyszedł do nas czekoladowy. Zaraz dowiemy. Tutaj. Bez litości. O, teraz żelki. Proszę Państwa, szukamy szósteczki. Proszę Państwa, tu jest szósteczka. Proszę bardzo. A, tę stronę tym razem. Zobaczymy, jaki dzisiaj smak żeleczków. Przepyszne, owocowe. 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 Merry Christmas. Mhm. I jeszcze mamy tutaj Lindo. A, jeszcze ten. Sześć. Na bogato. Jest. Tak zwany kalendarz. Pyk. Pyk. Misio. O, misio Mikołaj. Dziś w naszej instagramowej zabawie pokazywaliście, jak spędzacie Mikołajki, a my również się tym podzieliliśmy, ale bardziej szczegółowo zdecydowanie we vlogu, który właśnie oglądacie. A jak widać w tle, o tutaj nasze Mikołajki w pracy właśnie, no jak widać w tle jednak dzisiaj choinki nie ubieramy, no ale pachnie nam tu przepięknie i tak już sama w sobie jest piękną ozdobą. Drodzy Państwo, dzień zbliża się ku końcowi, także żegnamy się z Wami. Pamiętajcie, żeby brać udział w zadaniach na Instagramie, które pojawiają się na bieżąco, codziennie. No i co? I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie już jutro. Pa!